Witam serdecznie, Hubert Konarski, firma Agri. Jabłonie w zależności od odmiany znajdują się w fazie od zielonego do różowego pąka. Tutaj w kwaterze Jona Prince'a, w której znajdujemy się, mamy początek różowego pąka. Ale odmiany, które wcześniej kwitną, na przykład Idaret czy Ligol, tam już ten różowy pąk jest dobrze widoczny. I jeżeli prognozy się sprawdzą i te temperatury kilkunastostopniowe nareszcie do nas dotrą, myślę, że na 1-3 maja będziemy mieli początek kwitnienia w sadach jabłoniowych. Tak jak to bardzo często bywa, wraz z początkiem kwitnienia te wszystkie problemy, presja chorób, szkodników, kwestie związane z nawożeniem czy z regulowaniem wzrostu drzew skupiają się w jednym momencie i ta ochrona czy to wykonywanie zabiegów wymaga znacznej intensyfikacji. I tak na pewno będzie i w tym sezonie. Opady z okolic Wielkanocy z poprzedniego tygodnia wywołały pierwsze słabe infekcje parcha. Było zimno, wiejący wiatr powodował szybkie wysychanie liści. Ale jeżeli prognozy się sprawdzą i będzie te kilkanaście stopni, będą zapowiadane opady deszczu, zwłaszcza jeżeli one będą gdzieś wieczorem i w trakcie nocy tkanka zielona będzie zwilżona, może dojść do pierwszych silniejszych infekcji. W tej fazie, w fazie różowego pąka, przechodzimy już z preparatów miedziowych na preparaty kontaktowe, takie jak Kaptan czy Dithianion. Tutaj musimy pamiętać, że przy zabiegach zapobiegawczych i przy intensywnym wzroście drzew widzimy to tak naprawdę z dnia na dzień, że tej zielonej tkanki przybywa i to w tym momencie jest bardzo dobrze widoczne. Zabiegi zapobiegawcze powinny być wykonywane nie wcześniej niż 2-3 dni przed spodziewanymi opadami deszczu. Wtedy możemy mieć pewność i mówić o pewnym zabezpieczeniu. Okolice kwitnienia, faza zielonego pąka, to też ważny termin w zwalczaniu mączniaka. Możemy jeszcze cały czas stosować siarkę, która będzie nam ograniczała tego mączniaka, ale zielony, różowy pąk to również dobry termin na wykonanie zabiegów fungicydami, które zwalczają nam mączniaka. I tutaj na pewno spośród fungicydów wyróżniają się dwa preparaty, Talius Sat i Kendo. I tutaj, jak zalecają producenci, właśnie ta faza to jest idealny moment na wykonanie zabiegu. Tutaj musimy zwrócić uwagę zwłaszcza na odmiany, które są podatne na mączniaka, czyli Idaret, czyli również Jona Goldy w ostatnich latach stały się bardzo podatne na mączniaka, a wiemy, że mieliśmy bezmroźną zimę i na pewno z tym mączniakiem w tym sezonie będą duże problemy. To choroby. Co o szkodnikach? Mamy cały czas otwarte to okno na wykonywanie zabiegów olejowych. Tutaj w tym sadzie zabieg był wykonany w dniu wczorajszym. Tak jak mówiłem, Bertone możemy stosować spokojnie do fazy różowego pąka. Z czym możemy, bo takie pytania cały czas się pojawiają, z czym możemy łączyć olej, z czym nie możemy łączyć. Bezwzględnie nie możemy łączyć oleju z siarką, nie możemy łączyć z kaptanem i tutaj te odstępy powinny być około 5-dniowe. Możemy łączyć z insektycydami, możemy łączyć z preparatami miedziowymi tam, gdzie jeszcze możemy je zastosować i gdzie jest to celowe. Zwłaszcza na przykład w gruszy, gdzie jeszcze kwitnienie się nie zaczęło, tam możemy Bertone łączyć na przykład z kuprosalem i cały czas będzie to bezpieczne. Musimy też wystrzegać się przymrozków, jednak na najbliższe dni nie są prognozowane spadki temperatur poniżej zera, więc tak jak powiedziałem, mamy otwarte to okno pogodowe na wykonywanie zabiegów olejowych. Zachęcamy w trakcie lustracji, tutaj dzisiaj przy przygotowaniu do nakręcania tego materiału znaleźliśmy już na przykład bawełnicę. W innych sadach też była widziana mszyca, także naprawdę jest to ważny moment. A ta nasza czujność może być trochę uśpiona, bo mamy dosyć niskie temperatury, jest zimno, ta temperatura odczuwalna jest niska, bo mamy ciągle wiatr, jakieś przelotne opady deszczu, pochmurną pogodę, więc ta czujność może być uśpiona.
ostatni ważny temat, czyli nawożenie. Nie boję użyć się stwierdzenia, że większość sadowników w obecnym sezonie zrezygnowała, zaniechała nawożenia posypowego. Trwa dyskusja, czy zaniechanie tego nawożenia wpłynie diametralnie na obniżenie plonu sadów, obniżenie plonu drzew. Odpowiedź nie jest prosta i nie ma jednej jasnej odpowiedzi, bo każdy sad jest inny. Wszystko będzie zależało od tego, jaki mamy typ gleby, jaką mamy zawartość próchnicy, jaka jest generalnie historia nawożenia tego pola, jaka jest dostępność składników w glebie, więc tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedno jest pewne, rozpoczyna się kwitnienie, zaczynają już kwitnąć gatunki pestkowe, o czym będzie w oddzielnym nagraniu poświęconym pestkowym, ale okres kwitnienia to jest okres, kiedy rośliny najbardziej potrzebują tej energii, kiedy to jest okres najbardziej energochłonny dla roślin i w tym momencie spadek czy wzrost zapotrzebowania na azot i spadek dostępności tego azotu, odpowiedniej ilości azotu, może wpłynąć niekorzystnie na proces kwitnienia, zapylenia i generalnie zawiązanie owoców. Więc tutaj myślę, że w przypadku sadów, gdzie to nawożenie już azotowe w poprzednim sezonie było ograniczone, bo były takie sady i w tym sezonie było zaniechane to nawożenie, to przy obecnych prognozach na kwitnienie, jeżeli one się sprawdzą, czyli temperatury w granicach kilkunastu stopni, odczuwalna temperatura w granicach kilku stopni, pochmurna pogoda, będzie to skutkowało małą ilością owadów zapylających. Naprawdę część może mieć niemiłą niespodziankę w czerwcu, no ale nie jesteśmy wróżbitami, więc nie będziemy wróżyć. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Dlatego w tym sezonie bardzo ważne będzie nawożenie dolistne. Na jabłoni mamy pierwsze liście, więc naprawdę już ta powierzchnia, którą rośliny mogą pobrać te składniki, jest bardzo dobra, więc do kwitnienia dolistnie stosujemy azot, stosujemy bor, który jest ważnym mikroelementem biorącym udział w tym procesie kwitnienia i procesie zapłodnienia. Tutaj chciałbym szczególnie polecić Folik X-Bor, który jest kompleksowany lignosiarczanami, czyli naturalnymi związkami. Jest to bor, który bardzo dobrze się miesza, bo tak jak powiedziałem, okres okołokwitnieniowy to jest tam, gdzie wykonujemy bardzo dużo zabiegów, bardzo dużo ładujemy do tego opryskiwacza, a bor jest też takim kapryśnym składnikiem, nie wszystkie formy boru tworzą dobre mieszaniny zbiornikowe, niektóre nie chcą się po prostu mieszać i się wykłaczają, mówiąc kolokwialnie. Tutaj X-Bor jest na pewno takim produktem, który bardzo dobrze miesza się i z innymi nawozami, i z pestycydami, więc tutaj możemy generalnie go z czystym sumieniem polecać. I również potas jest ważny, bo potas odpowiada za gospodarkę wodną. W centralnej Polsce mieliśmy trochę tych opadów, jednak na zachód od Wisły, Wielkopolska, Kujawy, tam tych opadów było zdecydowanie mniej i tam deficyt wody jest już znaczny. Dlatego też ważne jest nawożenie, dokarmianie obecnie potasem, żeby pobudzić te rośliny, żeby te soki dobrze zaczęły krążyć i kwiaty były zaopatrzone w składniki. Więc tutaj na pewno dobrym rozwiązaniem będzie Folik Max Potas, który zawiera potas i fosfor. Też obserwując sady, widzimy, że przy tych niskich temperaturach na roślinach widoczne są deficyty fosforu, więc zaopatrzenie roślin zarówno w potas i w fosfor na pewno poprawi ich kondycję. Na ten moment to tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam do komentowania, do zadawania pytań i do oglądania kolejnych materiałów. Thank you.